Witam Państwa w kolejnym dniu przygody z pałowniami. Wreszcie wyszło słońce nad moją ziemią i mogłem wyskoczyć na pole, żeby pokazać, jak to teraz wygląda wszystko o tej porze roku. Jest 10 listopada 2021 roku. No i zaczynamy te wszystkie mieszać informacje, wnioski. Wszystko to, co do mnie dotarło w ostatnim czasie. Na początek dwie sprawy organizacyjne. Wszystkich, którzy zaglądają tutaj po raz pierwszy, zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków. Jest ich raptem tylko kilkanaście. No i gorąco polecam przeczytanie komentarzy pod niektórymi, bo okazało się, że jest tam sporo wiedzy, takiej dość praktycznej. Można na bazie tej wiedzy już wyciągnąć jakieś tam wnioski i podjąć decyzję, czy ktoś zechce się zajmować pałownią, czy nie. A druga sprawa jest taka, że obiecałem Państwu wizytę na jeszcze jednej plantacji, natomiast okazało się, że niestety jest za późno trochę. Wszystkie liście opadły ze względu na przymrozki. No i przełożyliśmy to spotkanie na tej plantacji na wiosnę, no bo nie ma sensu pokazywać gołego badyla. A tutaj u mnie, jak widać, liści już też dawno nie ma, zresztą od miesiąca gdzieś tak mniej więcej. Było kilka dni bardzo silnych przymrozków, potem ogromne wichury, potem zimno cały czas na poziomie 0 plus 2 stopnie, no i mamy gołe pole. Natomiast chciałem dzisiaj Państwu podsumować kilka takich pomiarów po pełnym sezonie, tam na tym poletku eksperymentalnym, żeby zobaczyć, ile tak naprawdę tego wszystkiego urosło i co będę wycinał i kiedy. Tutaj, w tym szczerym polu, gdzie plantację pilnuje ten, no jakby to powiedzieć, stróż zatrudniony na 24 godziny na dobę, będzie wycięte wszystko, bez względu na to, jaka będzie wysokość. Natomiast w tym sezonie tutaj wszystkie drzewka, no tak sobie delikatnie powiem, marnie rosły, natomiast większość to osiągnęła wysokość około 30 do 50 cm. Są jakieś tam pojedyncze egzemplarze, które mają więcej, natomiast ja nie będę się nad nimi rozczulał, bo chodzi o to, żeby wszystko w miarę wyrównać, no i wypędzić jak najszybciej do góry. Tutaj mamy taki jeden z tych większych egzemplarzy, który urósł. Akurat ten ma około metra, natomiast na drugim końcu pola jest jeszcze taka jedna sztuka, która ma wysokość około 1,5 metra. Natomiast tutaj będą gdzieś za jakiś tydzień przygotowywane kolejne, no może nie nasadzenia, ale dołki do nasadzeń, bo będziemy używali wiertnicy. Ja wszystko to Państwu pokażę. Będzie od razu też dozowany nawóz do tych dołków, tak żeby mógł na wiosnę już zadziałać w pełnym zakresie. No i oprócz tego jest część ziemi już zaorana. O, tutaj właśnie, tylko będzie to wszystko pod słońce. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać. I tutaj będą kolejne nasadzenia. No i zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast chcę zrobić jeszcze jeden eksperyment, o którym usłyszałem ostatnio. Wprawdzie to trochę dalej od Polski. To nie są nasze klimaty. Natomiast są regiony w Azji, gdzie nasadzenia są robione w listopadzie. Oczywiście roślina nie rośnie wówczas, no bo jest zima, nawet tam. A cięcie techniczne wykonuje się w lutym. I tego typu eksperyment chcę zrobić tutaj, natomiast będą to rośliny sadzone bezpośrednio z doniczek, które i tak na zewnątrz by zimowały. Idziemy teraz na poletko eksperymentalne. Chcę Państwu pokazać, jak wyglądają te większe patyki. Powiem, co będzie wycięte w tym roku. Mimo iż obcinałem liście i chcę zobaczyć, jak one przezimują. No i jeszcze powiem o jednej ciekawostce. No i jesteśmy na miejscu. Jak widać, zostały same gołe badyle. Wichura u mnie szalała przez jakieś 2 tygodnie. No może przesadzam wichura, ale wiatry były tak silne, że większość liści spod drzew, które wcześniej układałem, no niestety porozwiewało. Ale tutaj nawet widać, że te liście bardzo szybko się rozkładają. I nawet te, które zostały pod drzewami, to takie są już, jakby to powiedzieć, niewiele znaczące, jeśli chodzi o liście. Tutaj zostało trochę więcej, dlatego że
były przysypane trochę trawą z kosiarki. Podszedłem teraz do tych dwóch oksji, które tutaj u siebie mam, takie oddzielnie posadzone. Na 1 września ta największa sztuka miała 3,57 do podstawy wierzchołka i mierzyłem to wcześniej, dzisiaj? Dzisiaj chyba. No i okazało się, że od 1 września niewiele jej przybyło, bo ma obecnie 3,81. Natomiast no, jest to już powiedzmy wynik taki dość przyzwoity. Natomiast ciekawostką jest to, że na Ukrainie zaczynają niektórzy plantatorzy tych roślin trochę szaleć i okazuje się, że jest możliwe wypędzenie tej rośliny nawet do 6 metrów w jednym sezonie. Ja oczywiście tego nie będę próbował robić, bo u mnie ziemia raczej na to nie pozwoli. Natomiast wystarczy mi, jeżeli to będzie te 3,5 do 4 metrów, ponieważ tak jak mówiłem już we wcześniejszych nagraniach, dla mnie optimum to między 7 a 8 metrów czystego pnia. Tutaj jest drugie oksi, które no właśnie, też jest gdzieś zmierzone. Zaraz zobaczymy, bo nie do końca wiem, gdzie ja to napisałem, żeby już dzisiaj nie skakać na drabinie przy nagraniach. No właśnie, jest 2,55, więc szału nie ma, natomiast ona nie będzie już ścinana, ale jeżeli chodzi o te pozostałe, które rosną tam dalej, prawdopodobnie wytnę około 50% z nich, a na pewno wytnę wszystkie, które nie przekroczyły 1,5 metra. Dlaczego? Ano dlatego, żeby zobaczyć, jaka będzie różnica w przyroście tych zupełnie wyciętych, które odbiją od ziemi i tych, które zostawię, bo jest kilka czy kilkanaście sztuk zmierzonych. Zapisałem tak jak tutaj na tych oksji markerem i chcę po prostu porównać tempo wzrostu. Te, które wytnę, też będę miał zanotowane, jakie miały wysokości. No i takim sposobem będzie wiadomo, czy jest sens to wycinać, czy nie. Trzeba wziąć jedną rzecz pod uwagę przy tym wycinaniu. Chodzi mi o te przyrosty każdoroczne, gdzie mamy taki uskok na pniu i ja zaraz to Państwu pokażę. O właśnie, chodzi o takie rzeczy. Cała sprawa polega na tym, że chcę sprawdzić, jak to tak naprawdę będzie się zachowywało w trakcie wzrostu w przyszłych latach. Czy tego typu uskoki na tyle się wchłoną, że nie będą miały znaczenia dla jakości drewna? Bo jeżeli rzeczywiście tak będzie, no to może się okazać, że te cięcia dodatkowe, techniczne, może nie będą po prostu potrzebne. To drzewko akurat ma 2,90, więc tak jak wspomniałem wcześniej, nie będę go wycinał. Ono po prostu sobie dalej będzie rosło, natomiast na pewno będę usuwał już teraz, teraz już wiem, że będę usuwał wszystkie te boczne przyrosty, te wszystkie odrosty z ziemi. No i zamierzam z nich skorzystać. Co będę z nimi robił, to też w jakimś najbliższym nagraniu pokażę. Tu mamy kolejny egzemplarz, 265 cm. I doskonale widać, jak odspajają się te pozostałości po odciętych liściach. Myślę, że to nie wymaga jakiegoś szczególnego komentarza, bo jeżeli rzeczywiście usuwanie liści będzie miało sens jakiś tam dla drewnienia, tak jak rozważaliśmy to wcześniej, no to tego typu metoda jest idealna. Proszę zobaczyć, jak pałowia reaguje na sąsiedztwo innych drzew. Od tych brzóz, które widać po prawej stronie, do szpaleru pałowni jest ponad 4 metry, a pałownie się wyginają po prostu. Będę prawdopodobnie wycinał na wiosnę te wszystkie boczne gałęzie z brzóz, no bo wiadomo, że pałownia nie może w ten sposób rosnąć. No i tutaj jest jeszcze jeden taki egzemplarz też zmierzony, jaką tam ma wysokość, czyli tegoroczny przyrost. I tutaj mamy 316 cm. O, coś słabo widać. O, 316 cm, więc no to jest powiedzmy taki zadowalający. Natomiast w przyszłym roku wszystkie te egzemplarze, które będę wycinał, rzeczywiście będę próbował wypędzić do jakichś tych, no, grubo ponad ten rozmiar, czyli bliżej 4 metrów, żeby było. Tutaj mamy jeszcze jeden egzemplarz zmierzony. Też nie grzeszy wysokością. Natomiast, no wiadomo, zostanie, 2,27.
No i cóż jeszcze? Za chwilę jeszcze jedną rzecz pokażę. Tak te badyle wyglądają w ogólnym ujęciu. Jeszcze tak chciałem wrócić na chwilę do tego obrywania liści. Ono pewnie ma sens, natomiast sądzę, że w tym roku zrobiłem chyba to trochę za późno. Jeżeli rzeczywiście obcinalibyśmy je już w końcówce sierpnia, to może coś z tego by i było. Natomiast uważam, że jednak mimo wszystko ma to drugorzędne znaczenie, dlatego że moim zdaniem paulownia po prostu jest odporna na zimowe przymrozki, na mrozy zimowe. U nas nie ma takich przymrozków jakichś arktycznych, a te wszystkie, które gatunki są obecne w naszym kraju, no to po prostu spokojnie wytrzymują temperatury poniżej 20 stopni Celsjusza. I ostatnia sprawa na dzisiaj, bo o tym nie wspomniałem. W przyszłym roku wprowadzam 3 nowe gatunki do siebie. Jeśli chodzi o paulownię, jakie, to w najbliższym nagraniu również o tym powiem. Pokażę, w jakiej formie będę je sadził i skąd te sadzonki będą pochodziły. A dzisiaj to na tyle. Zapraszam do następnych moich nagrań i miłego oglądania kolejnych odcinków.